Nareszcie można zobaczyć w Polsce nowy model Amigi. Nim dotkniemy jego klawiatury, chcieliśmy przedstawić wygląd ogólny. Chyba nie odbiega od 500. Dokładnie obejrzymy klawisze. Skąd my to znamy? Firma opracowała nowy kształt standardowej myszy. Z boku klawiatury znajomy wlot wewnętrznej stacji dysku. Teraz niesamowita nowość. Kieszeń o rozmiarach znanych z banku kart kredytowych. Wrócimy do tego. Niecierpliwym pokazujemy tylną ściankę komputera. Jest tu wiele gniazd, których przeznaczenie wyjaśnimy później. Rozszyfrujemy nowy model komputera, przeanalizujemy oceny prasy zachodniej i wyciągniemy własne wnioski. Zapowiada się bardzo ciekawy temat. Opiszemy tajemnicze kieszenie. Podamy informacje o zasilaczu. A teraz kilka obrazków z nowej wersji programu operacyjnego. To też nowość. Musimy oswoić ten program i znaleźć sposób jego telewizyjnej prezentacji. Dla oddechu proponujemy nową wersję gry ZUL. Proszę, zwróćcie uwagę, że pojawiło się nowe, bogate tło. Ono właśnie świadczy o przewagach nowego modelu.